Dzień dobry, szanowni ludziki. Chęć mi wróciła do życia i nagrywania. Chociaż to... Kurwa, jak on stanął, no. Na środku podjazdu. Co za typ. Widać, że BMW. Złoty 20 za kilometr? O kurwa, jak tu ciasno. Ja jadę kupić coś takiego samego? Nie, lepszego. Dlaczego? Czemu lepszego? Powitajmy Tadeusza, dzień dobry. Dobra, spierdalamy na razie. Nie wyrażam zgody na publikowanie mojego wizerunku w filmach wyżej wymienionego. Jedziemy kupić auto. Jakie auto? Tadeusz. Ja z tobą nie rozmawiam. Pojadę obejrzeć samochód. Tadeusz ze mną nie rozmawia. Ale chciałem powiedzieć, że to jest jakby taki kurwa zatoczenie kręgu, bo rok temu w zimę w okolicach Sylwestra jechaliśmy kupić BMW-kę. A ile my ich obejrzeliśmy we dwóch? Jedną. I kupiliśmy pierwszą. Uważaj, bo tu kurwa dziecko ma tego... Wypierdolkę. Są deskorolki, są wypierdolki. Witam. My przekroczyliśmy granicę Radomia, więc tam będziemy za, nie wiem, 20 minut. 15. To do zobaczenia. Dobra, przyjechaliśmy na Orlen. Tadeusz, tylko teraz minimalnie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Ale pan jest Radomia, nie wiem. Skąd masz? Nie widziałeś tego wąsa? Nie. Pozdrowienia dla Radomia. Dobra, na chwilę kończymy, idziemy obejrzeć auto. Tadeusz zjada orzeszka. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiejszy nieudany zakup BMW-ki był chuj dobrym orzeszkiem. Też nie nagrywaj, było śmiesznie. No nie, już darujmy sobie znęcanie się nad tymi oto specjalistami. Więc zostało nam to wytłumaczone, że auto ma 20 lat i musi mieć pewne ubytki. My to oczywiście wiemy, rozumiemy. Ale kto powiedział, że samochód musi mieć dodatkowo parę kół napędowych? Tak, nasza tylnonapędowa BMW-ka okazała się BMW-ką czteronapędową. No w sumie normalnie to byłby bonus, nie? Ale nie, jak chcecie kupić tylny napęd. I pan się zdziwił, że... Jak się dowiedział, to się zwinął. A my powiedzieliśmy, że nie ma bata. Także tak, przyjechaliśmy kupić tylnonapędową BMW-kę. W ładnym stanie, okazało się w średnio ładnym stanie na BMW 4 napędowa. Dobra. Skręć w prawo. Idziemy na jakąś pizzę? Spoko, w Łomiankach jest dobra pizza. To daleko i głodny będę. Dobrze, ale ja nie będę jeść pizzy w Radomiu. Dlaczego nie będziesz jeść pizzy w Radomiu? Bo nie je się pizzy, kurwa, w Radomiu. Nie kupuje się aut w Radomiu. O ja pierdolę, kurwa. No, dodatkowe koła napędzane. Jaje. No, nie okazało się sześciokołowy. To były jaja. To cześć.
wracamy po krótkiej przerwie. Warszawa jest dokładnie w drugą stronę, a my jedziemy na Radom. Tam też rozkręcasz, na Michałowice. Michałów. Ponieważ w trakcie powrotu z Radomia, z nieudanego zakupu BMW, okazało się, że w Radomiu jest dużo innych BMW-ek. Ktoś by o tym pomyślał. I powiem wam, że w Radomiu jest więcej BMW-ek do nabycia niż w Warszawie, niż w każdym innym mieście obecnie. Więc... ciekawe. Co to przez co myślisz? Wszystkie są od handlarzy. A że wszystkie będą chujowe? Nie. Która będzie fajna. Więc wracamy z powrotem do Radomia. Dzień przed kwarantanną na Radową. Sab. Wizerunku. O Jezu, Sab. Spal go! Radom, witaj nam. Radom BMW-kami płynie. Ciekawe co teraz się stanie. Może BMW-ka, która jest w manualu, okaże się automatem. A ma gaz? Nie pamiętam. To może okazać się dieslem. Dieslem z gazem? Wiesz, że to się da zrobić w pewien sposób. No tylko w jakiś sposób. Tylko normalnie montuje się gaz do diesli, tylko to się nie opłaca w osobówkach, tylko w tirach. W zasadzie poprawia spalanie, poprawia emisję. I zwiększa moc. Ale to nie znaczy, że pozbywamy się wtryskowania, wtryskiwania ropy. Nie. Wtryskujemy i ropę, i gaz. Jesteś po prostu geniuszem zła i znalazłeś jeden samochód, stwierdzisz, że idziemy go oglądać i nie wpadłeś na pomysł: ej, skoro już jedziemy do Radomia, to sprawdzę, jakie inne samochody są w Radomiu. Nie, pojechaliśmy obejrzeć jeden samochód i okazał się być, kurwa, X-Drive'em. I co? I wracamy do Warszawy. Ja mówię: Michał, sprawdź, kurwa, może jest ich więcej. Ale w Warszawie ich nie było, są w Radomiu! Skąd ja wiedzisz, że Radom to jest zagłębie BMW-ek? Nie wiem, czy jest zagłębiem BMW-kiem, raczej Pomorze i Dolny Śląsk obstawiał. Tadziu wyjebał pierwszy. Poczuł emocje. Jesteśmy na polowaniu na złomską BMW-kę. Boże ty mój. Tu za głupie pomysły dzisiaj idą. Dobra. Idziemy szukać BMW. Powiedzie z telefonu, bo mi się kopero rozładowało i w dupie to ma, mi się nie chce. Tam jest Warszawa i jedziemy z powrotem w stronę Warszawy, dlatego że przed chwilą oglądaliśmy BMW w stanie idealnym. Idealny stan dla kola kierniczy. Cytując z ogłoszenia: podłoga oraz progi w stanie idealnym, zero rdzy, zero korozji. Tadeuszowi wpadł palec w próg. Więc albo Tadeusz, masz siłę Hulka w palcu i rozjebałeś panu BMW-kę i muszę mu teraz zrobić przelew, albo co niestety może być bardziej zgodne z rzeczywistością, ten stan idealny nie odnosił się do tego, czym był przedmiot może transakcji. Może dywaniki? Dywaniki były ładne. Ładnie odkurzone było auto. To może to o podłogę chodziło, że tak. Oryginalna i w idealnym stanie. Znaczy może progi od zewnątrz wyglądały na dosyć atrakcyjne. No te nakładki plastikowe w ogóle nie zardzewiały. No i ten. Tyle, że zgroza jest taka, że auto wizualnie od zewnątrz i od środka było bardzo ładne. Tyle, na jaki chuj mi takie auto
skoro ma dziury przez progi, takie o. Ktoś może powiedzieć, o. Skończ pierdolić. Dzień dobry, szanowni widze, widzówki, telewidzowie, widzianie? Kurwa, co za dzień. Witamy na trasie dnia kolejnego. Jestem trochę zrozpaczony tym projektem poszukiwania super auta w kombi. Wyszło jak zwykle znakomicie, ale jak zapewne widzicie, ubranie sportowe, nawet czapeczka sportowa. Czapeczka na obie, dlatego że mam kurwa włosy nieułożone i latają w każdą stronę, ale specjalnie dla was. Sam seks. Jedziemy w tym momencie zobaczyć kolejne auto, które nie do końca spełnia opis auta z dnia wczorajszego, ale może dzięki temu będzie kurwa na przykład nie miało dziur. Fajnie, że się przejechaliśmy i straciliśmy wczoraj trochę czasu. Od razu się lepiej z tym czuję. Tak ciepło było akurat. Ciepło, dzień wolny to. A czy chcę oglądać auto z dziurami w progach? Kurwa, najgorsze jest to, że ktoś zaraz pierdolnie. O, czego ty się spodziewałaś po 20-letnim aucie? Niczego. Zupełnie niczego. Spodziewam się tego, co widzę, iż sprzedający ogłasza. Jeśli na przykład sprzedaje używaną rzecz, z opisaną pod tytułem: hej, sprzedaję używaną kamerę, ale jest spierdolona, bo mi upadła i ma rozbity obiektyw. Jeżeli chcesz, dobierz to za 200 zł i tyle. To raczej nikt nie będzie przyjeżdżał i zastanawiał się, a dlaczego tutaj szkło jest popsute? No bo zgodnie z ogłoszeniem, popsute. A jeśli ktoś się zarzekł, panie kurwa, tam żadnej rdzy, to ona nie widziała, no. O, ona to była pod kocem garażowana, normalnie w domu ją trzymałem pomiędzy biurkiem a szafą. I palce ci wpadają w progi. Dobra, drodzy widzowie, za chwilę skończy się bateria, dojeżdżamy na miejsce. Zobaczymy, czy ten oto produkt motoryzacji zagranicznej, nie powiem wam na razie jakiej, będzie spełniał moje oczekiwania. Na pewno mogę wam zradzić tyle, na pewno nie jest to Polonez, skoro motoryzacji zagranicznej, i na pewno jest to tanie auto, bo oczywiście jestem debilem, który lęka się zakupu nowego, drogiego auta, bo przecież nowe auto się ciągle psują, a te stare są nieśmiertelne. Więc jeżeli ktoś miał jakieś obiekcje dotyczące moich zdolności intelektualnych, no to mam nadzieję, że wyjaśniłem, jak to działa. No i drodzy widzowie, jak zapewne zauważyliście, jedziemy sobie we dwoje z Anią, znów jednym autem, tą bardzo ładną trasą, oszumuję wam szybę. No niestety okazało się, że auto nie spełniło wszystkich moich oczekiwań. Spoko, naprawdę było bliskie ogłoszeniu temu, co było, no ale ślady rdzy, jakieś drobne, dobra, luz, no ale masło pod korkiem. Chuj, auto stało, może stało, może nie stało. Także ten. Pewności nie było. Plus bardzo uczciwie, jak na te swoje 170 koni, tak nie kąsało auto, więc to chyba nie to. Tyle. Thank you.